I witam w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzisiaj w Kryptomigawce porozmawiamy o takim ciekawym temacie. A mianowicie, ile potrzebujecie tak naprawdę Bitcoina dzisiaj, żeby w przyszłości zostać w takiej paczce jednoprocentowej ludności, która może mieć w swoich zasobach Bitcoina. A więc, no, ciekawy jestem, co tutaj się wydarzy. Witam, zapraszam. Ci, którzy już mnie znają od jakiegoś czasu, to wiedzą, że ja bardzo dużą uwagę przykuwam energii i, i takiej po prostu sumienia i, i wewnętrznej takiej. Czasami pamiętacie, że czasami człowiekowi podpowiada takie wewnętrzne sumienie, głos, które mówi o tym, czy coś idzie w dobrym kierunku. I ja. Wam w kolejnej audycji wytłumaczę, musicie to z nami być i wam udowodnię, że właśnie to sumienie wam zawsze podpowiada dobrze, ale musicie się wstrzymać do kolejnej audycji. To będzie audycja Kryptoporadnik, w którym przetłumaczę jeden z ostatnich skanów i tam wytłumaczę dlaczego i kiedy właśnie słuchać tego wewnętrznego głosu, ale to przejdziemy troszeczkę później. Dzisiaj skupmy się na tym, jak Bitcoin. Może się kształtować w przyszłości i ile tak naprawdę tego bitcoina potrzebujesz, żeby zapewnić sobie dobre przyszłe życie i może nawet zapewnić życie swoim dzieciom czy wnukom, więc. Zapraszam. Zanim przejdziemy tutaj do głównego nurtu, to, to ja też was tutaj chciałbym zaprosić do jednej z moich audycji. To jest taka jedna z moich audycji, e, które do dzisiaj e, ludzie piszą tutaj w komentarzach, nawet jeden się zdarzył dzisiaj, że lubią, lubią ludzie takiej audycji właśnie słuchać, coś z taką półrokiem. I, I to jest ta przepowiednia ceny Bitcoina na rok 2019, gdzie Time Traveler, czyli Time Traveler to znaczy, że ktoś z przyszłości się steleportował, Prawie 5 lat temu, ponad 5 lat temu, i na Reddicie napisał post. Ja zapraszam Was do tej audycji. Nie będę tutaj o tym wszystkim mówił, bo tam naprawdę. Y Ciekawa audycja tam się wiązała i, i to sobie spojrzycie, dlaczego ten Time Traveler, czyli e, przybysz z przyszłości, przepowiedział ceny Bitcoina rok po roku od pięciu lat wstecz i w przyszłym roku mówi, że Bitcoin będzie się kształtował na 100 tysięcy dolarów. Więc ja Was zostawiam z tym, e, sobie wróćcie do tej audycji, bo, bo warto. A my tutaj się zastanowimy, ile potrzebujemy. Ale zobaczcie to. Wczoraj na audycji powiedziałem, że Mam takie dziwne przeczucie, jak ten Coinbase dodał tych, tych, tych kont, że jest 25 milionów aktywnych w bes czyli dodał ostatnio 5 milionów praktycznie kont. Mi od razu przyszła na myśl, co by się zdarzyło, gdyby każdy z tych ludzi nagle kupił nawet połowę bitcoina albo 0,25 bitcoina. Nie mówiąc o populacji polskiej, spójrzmy, ile Polska teraz ma ludzi. No to troszeczkę się zmieniło od podstawówki, bo jak byłem w podstawówce i zapamiętałem tą liczbę w 98, można powiedzieć, 8 roku, to było 44 miliony. I zawsze tą liczbę pamiętałem. No ale widocznie troszeczkę tych ludzi wyemigrowało albo no zmieniła się. Ta rzecz tutaj w Polsce, no na dzień dzisiejszy, może nie dzień dzisiejszy, ale 2016 roku został potwierdzony, w Polsce mamy 37,95 miliona ludzi. I nawet jeżeli w każdym z takich krajów, jak Polska czy inni, jakby ktoś miał 0,1 bitcoina, no to zobaczcie, kiedy się ten bitcoin tak naprawdę zakończy. Rzucę tu tylko i taką jedną po prostu wartością z tego time travelera czyli ten osoby z przyszłości, która tutaj się wpisała na Radycie 5 lat temu mówiła, że 0,01 bitcoina wystarczy ci, żeby przeżyć godnie życie. I to jest spójrzcie na tą kwotę 0,01 to dzisiaj 0,01 sprawdzimy, ile to kosztuje. To jeżeli tylko byście słuchali tego time Travelera czy, no, już powtarzam to wam do, do, do takiego, żebyście wklepali Time Traveler to jest po prostu przybysz z przyszłości. Aż mi się dziwnie mówi, to przybysz z przyszłości, bo Time Traveler mi tutaj się nasuwa pierwszy. No ale dobrze. Time Traveler mówi do Was tak. Jeżeli dzisiaj byście zainwestowali 245,15 zł w Bitcoina, to nie jest bardzo dużo. Wyobraźcie sobie, jeżeli ten przybysz z przyszłości się nie myli i Wy moglibyście ze swojej wypłaty dzisiaj, oczywiście to są. Tylko nasze przemyślenia, nie będziemy tego mówić tutaj, ale jeżeli nawet taki time traveler. Czasami w lot to ludzie więcej wydają w Polsce, żeby przez cały rok czy przez parę miesięcy wydają na stacjach benzynowych, żeby czemu nie spróbować na przykład takich 245 zł na 0,01 bitcoina? Bo on mówił, że już w 2025 roku to starczy na spokojne życie. Mi się wydaje, że 2025 rok to troszeczkę za szybko, ale. Jeżeli kogoś stać dzisiaj na 250 zł w bitcoinie w Polsce no to hulaj i, i, i zostaw to gdzieś w stogu i za parę lat przyjdź i, i, i zobaczymy ile to będzie kosztować ale to nie są duże liczby więc no, warta w, ważna wiadomość żeby to przemyśleć. No ale to jest ta pre prediction czyli e, to o czym myśli ten właśnie time traveler, czyli ten przybysz w przyszłości ile będzie kosztował Bitcoin i że to 0,01 Bitcoina potrafi ci przeżyć całe godne życie. I teraz tak, to jest jedna wersja. I wczoraj pamiętacie, jak mi ta myśl uderzyła do głowy. Ja w pośród tych wszystkich audycji będę wam mówił, jakie jest moje myślenie, więc musicie, musicie, nie musicie. Oczywiście zapraszam Was do naszej audycji i, i, i zobaczycie i, jak yy, życie czy, czy, czy świat oddaje wam na zapytanie. Ja wczoraj się e, powiedziałem u was na tej audycji, że m, mam takie dziwne przeczucie, co się stanie jak na przykład ci wszyscy ludzie z, e, z Coinbase nagle by kupili te, czy, czy jest taka możliwość, że Bitcoina kiedyś nie będzie? że Bitcoinem tak naprawdę nie będzie można kupić, będzie tylko można kupić tego wydobytego I, i, i tak nagle przyszło to do mnie. I zakończyłem wczorajszą audycję i wyobraźcie sobie, że mówię idę spać. No i jak to zawsze mam, zanim pójdę spać, to jeszcze jedną wiadomość sobie przeczytam zawsze, nie? I, 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 w, i wyszło właśnie ta wiadomość. Bitcoin tak naprawdę jeszcze jest we wczesnym e, stage'u. Stage to znaczy procesie, czy, czy, czy takiej powi, powiłakach. Więc, e, no, Bitcoin jeszcze tutaj. E, tak naprawdę, jeżeli ktoś ma dzisiaj Bitcoina, to jest jeszcze ten pionier po angielsku, a po polsku pionerem e, w krypto. I jeżeli dzisiaj ten artykuł mi przeszedł po prostu wczoraj, zanim zasnąłem. No i zobaczcie, jak tu. W kolejnej audycji wytłumaczę Wam, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, jak właśnie czuć to, i, i to będzie, mi się wydaje, przemowa audycja dla Was, żebyście naprawdę słuchali serducha, bo jestem za tym, żeby i wszystko wytłumaczę, dlaczego i kiedy można słuchać serducha, i kiedy to serducho dobrze podpowiada. Ale dobra, jeżeli dzisiaj posiadacie bitcoina 0,28 Bitcoina, czyli na dzień dzisiejszy to jest 1830 dolarów, czyli, przem... czyli na polskie to jest 0,28 bitcoina, to jest 6760 zł na dzień dzisiejszy. I o czym ten artykuł mówi, że jeżeli macie na dzień dzisiejszy 0,28 bitcoina w swoim portfelu, to tak naprawdę znajdujecie się już w 1% ludzkości na całym świecie, która kiedykolwiek będzie posiadała bitcoina. To i to będzie w przyszłości, jak tam ten bitcoin się będzie rozwijał. Yy, I to jest yy, ten pro, ta procentowaść została zrobiona dla tych 21 milionów bitcoinów. Ale jak wiadomo, nie ma 21 milionów bitcoinów, ale wam przedstawię jeszcze taką trzecią rzecz, którą warto się zastanowić w przyszłości, czy te utracone bitcoiny nie zostaną. Przywrócone. Ja wam powiem dlaczego, bo ostatnio czytałem ciekawy artykuł. Nie mogę go tutaj znaleźć, ale chociaż powiem wam o co tutaj chodzi. I teraz, tak, jeżeli tak naprawdę niektóre tutaj strony internetowe i, i, i ci wszyscy research, czyli te strony, które się zajmują analizą bitcoina, mówią o tym, że tak naprawdę zostało 17 milionów z wszystkich bitcoin, bo po prostu zostały potracone, ludzie zapomnieli o hasłach, y, jakichś tam innych rzeczach, y, y, na twardych dyskach gdzieś tam wyrzuconych. Ja mam tutaj nawet osobę z rodziny, która miała twardy dysk i miała 100 bitcoinów tam i, i, i do dzisiaj nie wie, gdzie to jest. Więc takie sytuacje się zdarzają, po prostu wyrzucił na śmietnik no, no i zapomniał, że tam miał 100 bitcoinów. 100 bitcoinów na dzisiaj, no to i, i on też nie, nie może się Pozbierać z tego, no ale no, no takie rzeczy się zdarzają po prostu. No i dlatego mamy te 17 milionów. I teraz, jeżeli pomnożymy przez liczbę ludzkości, jaka jest na świecie, 7,44 miliarda, no to będziemy wiedzieć, że tak naprawdę ten 1% spada wtedy do 0,8% ludzkości, przecież w tej właśnie ramie. Jeżeli dzisiaj posiadasz tylko 0,28 bitcoina, zobaczcie jak ta liczba jest niedaleka od tej przepowiedni. Jest wiadomo, wiadomo, tam jest 1,0 po przecinku, ale jesteśmy niedaleko. I, i, I może tutaj chodzi o to, że, 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 że to jest tylko e, cena na za 5 lat te 0,28, a co się zdarzy, na za 10, za 20, no to, no to nie wiadomo, więc. E, bardzo ciekawy artykuł. Mam nadzieję, że Wam tutaj troszeczkę przybliżyłem go i, i, i dałem wam do myślenia, że nie zawsze jest potrzebny Bitcoin, bo dużo ludzi ma z was. Ja też miałem takie błędne myślenie, Nie mówię, że tylko wy, ale no ja będę miał tylko 0,01 Bitcoina. Jak kupię. Dzisiaj zrobię trada z tego, co, co zarobiłem. A miał, mógłbym mieć 1000 trona, nie? No a 1000 trona lepiej wygląda niż jeden. Bit. Oczywiście podaję przykład. Ja bardzo lubię projekt Trona, więc nie bierzcie się tego na poważnie, ale bardzo dużo ludzi ma takie właśnie myślenie, że liczba innych krypto jest lepsza niż 0,01, albo 0,1 Bitcoina. I to jest błędne myślenie. Uwierzcie mi, jeżeli stać was na e, z każdego miesiąca nakup, kup na kupno jakiejś tam kwoty Bitcoina, no to Dodajecie właśnie tego 028, czy nawet to, co nam z przepowiedni powiedział tutaj e, kolega, który 5 lat temu się zainstalował na Redicie. E, mówił, że tak naprawdę wystarczy tylko 0,01. Tutaj macie zaznaczone will be enough to last the lifetime. Czyli będzie to wystarczające, żeby przeżyć godnie życie i może to 001. To jest godne życie dla Ciebie, a może tutaj mówią o tym, że 0,28 to będzie godne na przeżycie całej rodzinie, rodziny, rodziny, rodziny i dzieci, dzieciom. Więc warto się zastanowić już dzisiaj. Na przykład mój szwagier chyba ma nawet, mówi na dzień dzisiejszy, tam chyba 600. Funtów w Bitcoinie, ja mówię, czy to trzymaj stary, bo to mogą być naprawdę ciekawe pieniądze w przyszłości. Zapomnij, nie wydawaj i, i wróć do tego za 6 lat i się okaże, że 0,28 bitcoina jeśli w stanie kupić dom w Polsce na przykład, nie? No, no to już są takie oczywiście wyloty w przyszłość, ale warto o tym właśnie mówić. Warto o tym mówić, że nie zawsze jeden bitcoin to jesteś mistrzem, czy, czy 6 bitcoinów, czy 10 bitcoinów. Wystarczy, żebyś miał 0,28, 0,01 albo co miesiąc kupował 0,01 na takiej poleceniu wypłaty i wtedy może za parę lat się okazać, że ta cena będzie zupełnie inna i, i, i uratuje wam Wasze życie. Oczywiście wszystko to jest w tym programie opinią, więc pamiętajcie bierzcie to przez pół. Ja jestem tylko zwykłym ziomkiem, który gada tutaj na internecie i czasami może mądrze gada, a czasami może nie. To od Was zależy co zrobicie. Ja już dziękuję na dzisiaj. Widzi mi się w kolejnej audycji Dzień Dobry Krypto i mam nadzieję, że kolejny dzień będzie dla Was eee, ja to mówię zawsze tak. Jeżeli w Anglii mnie ktoś pyta How are you mate? To ja mu odpowiadam Another day in paradise. Czyli kolejny dzień w raju. I wszyscy się uśmiechają pięknie, więc ja wam życzę tego raju może nie dzisiaj, może za 5 lat. I najważniejsze tutaj stwierdzenie. Zostańcie z Bitcoinem. I nie porównujcie tego. Oczywiście, bo niektóre komentarze mówią yy, o Bogu czy coś. Ja tylko życzę Wam, żeby każdy z Was jakąś cząstkę tego Bitcoina miał w przyszłości. Ja do Boga nic nie mam, więc yy, oczywiście o, o to mi tutaj nie chodziło, że zastępuję Boga Bitcoinem. Yy, chodziło mi o to tylko w tym stwierdzeniu, że wierzę, że każdy kiedyś z Was będzie miał choćby też 0,01, jak ten Time Traveler powiedział, albo 0,28 Bitcoina. Więc Zostańcie z bitcoinem. Dziękuję.